Hej, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Budzimy się. Słuchajcie, jeszcze jedna myśl, bo nie biegałam i nie nosiłam paczek. Okej. Jedna myśl. Kiedy coś do nas wraca z tej smoły? Ono wraca do nas, kiedy niestety wynurzeni nas łapią. Mamy wtedy te budynki. Więc patrząc na mapę, idąc na sam koniec i dając się złapać wynurzonym, powinno nam się udać wyciągnąć te budynki i może za pomocą tych budynków dotrzeć do tego punktu na mapie. Zaraz to sprawdzimy, jak nie to zginę, a ten materiał najprawdopodobniej do was nie trafi. I zabiorę się za noszenie tych paczek, bo naprawdę nie mam ochoty nosić tutaj od groma paczek, żeby jakiś na przykład most wybudować, prawda? Zresztą, jeżeli ta ciężarówka zanurzyła się w tym smołowisku i została zniszczona, zastanawiam mnie, czy to samo nie stałoby się z dołem tego mostu, prawda? Więc jedyną opcją, tak mi się wydaje, będzie złapać. Okej, żeby zabawę nie zacząć zbyt wcześnie, spróbujemy podejść do samego końca, słuchajcie. Dobrze nam idzie? Dobrze nam idzie. To nie powinno być daleko tak naprawdę. To jest smołowisko. Z jakiegoś powodu jeszcze tutaj te gnojki jednak stoją, prawda? No i teraz pytanie, który chętny. Muszę dać się złapać. Co jest? Dla mnie dość nienaturalne. No to co, słuchajcie, tańczymy? No i dużo. No i mnie zaczyna szukać. Powinnam to wstrząsnąć, natomiast ja muszę dać się złapać. Pytanie jeszcze, gdzie mnie odciągnę? Jak daleko? A jednak smołowisko mnie niesie, słuchajcie. O kurde, jaki byk! Ej, tak dwa byki! Ej, wcześniej takich nie było dużych. Dawaj na to, dawaj na to! I teraz tak, spójrzmy, czy my tylko dobrze biegniemy. Przed siebie, prosto przed siebie, słuchajcie. Młody płacze, wcale się nie dziwię. Tu się zaczynają. Chyba właśnie na niego wpadłam. Ekstra. Nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, co się dzieje. Czy on mnie trzyma? Chyba nie. Dobra, patrzymy, gdzie możemy wejść. Szybciej, szybciej, szybciej! Nie, tędy. Poważnie. Świetnie, chodź się zamienić. Szybciej, bo to opada. Opada. A my mamy tylko biec, nie? Nie. O stary, biegniemy, biegniemy. Okej, zaczep wspinaczkowy zniszczony. Dobra, nie. Nie podoba mi się ta opcja zauważenia do tego smołowiska, niestety. Okej,
Dobra, mam nadzieję, że ten pomarańczowy punkt to jest właśnie to, czego szukamy. I jeszcze kawałek. Biegnij! Sprężaj, te gry jest moje. Nie wiem, czym to się skończy. Zobaczcie, mamy budynki. Pytanie teraz, czy jeżeli to do nas wraca, to czy ci wszyscy ludzie pochłonięci przez smołowisko też mogą wrócić? Nie wejdę tu! No... No, łap się! Co jest? Padłam. Super. Zaraz nie będziemy mieli skąd się odbić, bo one wynurzają się i opadają. Ale katastrofa. Dostałam w locie. Ekstra. Jest Jona. No nie, nie mówcie, że nie damy rady, nie? Nie wierzę. Ale chyba tak miało być. I znów plaża. Hey! Keep your voice down. You don't want to scare the poor girl away, do you?
she's in there. I can smell her. Of course, I wouldn't have known for sure if it wasn't for you and your wonderful network. Bless your heart. And thank you kindly. Bridges. Careful. Contents are fragile. Like the world and everything in it. Me, I'm no exception. I'm not the only one wearing masks either. There's your boss man. And that woman. And, oh, let's not forget little you. Okay, it's okay. I know it ain't easy wearing a mask all the time. Now the mask can come off, right? Hey. You remember this? Nope. Poor, sweet Amelie. She's holed up in the beach nearby. Tell you what say we make it a race? Whoever wins gets to usher in the end of days. Nothing like the eve of extinction bring focus to the mind. Makes folks honest. There'll be no need for masks soon. But I wonder, when you look death in her eye, will you blink? Ktoś lubi lizać obcych ludzi. I mamy epizod 9 Higgsa. Still with me, Sam? Even now, our way forward, our way to save Amelie is the same as always. Your first priority is to get the local distro center on the network. Until it's complete and everybody's connected, Higgs won't find it easy to get to Amelie. She should be safe. So take your time, and do it right. Dziwne, że wspomniał o naszym dyrektorze, ale też wspomniał o niej, która nosi maskę. Pytanie, która? Gdzie my jesteśmy w ogóle? Spójrzmy sobie na mapę. No ładnie. Okej. Okay. Mało, ale z tego co tu widzę... Czekajcie. I teraz pytanie, czy ta mapa była tam u góry? Czy była tu, a my się przedarliśmy przez to właśnie wszystko do tego punktu? Chociaż wątpię, bo wyszliśmy z tej strony, prawda? Więc jakieś miasto przed nami. No, Higgs nam ładnie podziękował za to, że dowiedział się, gdzie się znajduje Amelie. Jakaś totalna katastrofa. Tu chyba kryptobioty się znajdują. On trochę bym ich podniosła. Jeszcze jeden. I to by było... O! Ej, czwórkę mi się udało złapać. Nice! Pytanie, co nas tu czeka? Strasznie dużo tutaj jest tej smoły, niestety. Zobaczcie. No, wręcz się przedziera.
site online. Wędlę życzenia. Ach, tu jest ta druga strona. Granatnik ze zdalną detonacją. Oho. Good work, Sam. You've made it as far as Bridges 1 ever did. We never pushed further west. Frankly, it's a miracle we kept that distro center running. Anyway, you're almost at Edgenot City. Your final destination. Where Amelie should be waiting. Smile, Sam. Only one more knot to go. One last time to put that cupid to use. Though you'll need another component to finish the job. Regardless, the nationwide network will serve as your ticket home. Just bear in mind that by bringing Edgenot online, you'll likely be revealing Amelie's location to Higgs. You'll need to get to her before he does. Head to your private room and get your gear sorted. When you're ready to go, we'll give you what you need. Make sure not to leave the distro center without taking the order. Oho, słuchajcie. Wyścigi do Amelie. Tam zjechał, więc pewnie coś ciekawego będzie. Przynajmniej mam taką nadzieję. Sam, are you there? Amelie. Can you hear me? Sam! Over here, Amelie. The network's nearly complete. Just one more knot to go. And then America will be whole again. Did I ever tell you my real name? Uh-huh. I wanted to. It's Amerigo, after Amerigo Vespucci, the man who discovered the continent. I thought it was Columbus. Except Amerigo was full of it. He lied. America is a lie. Amelie! I'm on the beach, Sam. Our beach. The one where I was born. Higgs will never find me here. He can't. So don't worry. Get the last cupid to Edgenot City and finish what we started. I'll meet you in your room at the distro center when it's all over. There's something you need to know, Sam. I've kept things from you. Worn a mask for the longest time. Everything Higgs said about me is true. I could end it all. Us. Mankind. Extinction. That's what I am. How does that even mean? But it's not what I want to be. All I want is for you and me and everyone in this world to be whole. Sam. Promise you'll stop me. Don't let me end it all. I'll be waiting for you on the beach. Amelie? Amelie? No dobrze, koniec miłostek, czas na kąpiel. Raz, dwa, trzy. Golok przysyłać wiadomość. Temat nie będę Hartmanem. Paleontolog, wymierania i plaża. Tak, wiem. Też tak myślę.
Najpierw jedynka, potem dwójka. Tradycyjnie. Okej. Trzy granaty. To trochę tego było. Granat jeden. I tutaj chyba więcej nie dostaniemy. W każdym razie jesteśmy na bazie. Jeden. No trudno. Świeży, czysty i pachnący. I będziemy musieli, słuchajcie, chyba wyposażyć się w tę nową broń, którą otrzymaliśmy. Pewnie nie bez powodu jest nam dana. Lu, czy coś po drugiej stronie? Oho, coś będzie. Mhm. Jumpscare nam zaserwują pewnie. Nie rozumiem, czemu zawsze jego pokazują w ten sposób. Ktoś może ma jakieś pomysły, to może nam zaserwuje. Okej, figurki mamy tam dane, świetnie. Obejrzymy stół, czyli się kurde napijemy najprawdopodobniej. Nie wiem, czy się przemęczył mocno kolega. No jednak tak, słuchajcie. Tym na szczęście się nie upijemy. Najwyżej zawału dostać. No i dobra. Okej, no czyli mamy fulla. Musimy sobie przeczytać jeszcze, co jest w tym terminalu. Bo przed nami tak czuję długa droga. No, zrobimy sobie zapasy. No i tak te patche powprowadzały jednak ciekawe rzeczy, na przykład to, że te worki same tam, prawda, zostają do nas przyczepiane, żeby uzupełnić nam krew. Poczta. Może to. Drogi Samie, dzięki Tobie wróciłem do zdrowia i mogę kontynuować badania. Doszedłem też do istotnego wniosku. Zwykła nauka nie wystarczy, żeby rozwikłać tajemnicę wdarcia śmierci. Nie, to wymaga czegoś, a raczej kogoś wyjątkowego. Geniusza. Wiesz, kogo mam na myśli, prawda? Hartmana. Jest najbłyskotliwszym człowiekiem ze swojego pokolenia, a co więcej, ma dooms. Nie tak dawno temu, niech to zostanie między nami, chciałem być taki jak on, ale już nie chcę. Nie po tej sprawie ze skażeniem chiralnym. Teraz nie tylko wiem, że nie mógłbym być taki jak on, ale wręcz się cieszę, że nie jestem. Nie mógłbym tego wytrzymać, nie dałbym sobie rady z koszmarami i stale towarzyszącą mi śmiercią. Pod pewnymi względami mu się poszczęściło, ale pod innymi po prostu już wiem, jak bardzo cierpi. I wiem, że ty masz podobnie. Słuchaj, jeżeli mógłbym wam jakoś ułatwić życie, daj mi znać. Wprawdzie nigdy nie zostanę geniuszem, który rozwiąże zagadkę wdarcia śmierci, ale nie jestem bezużyteczny, mogę pomóc. No nic, oni biedni nieświadomi i może dobrze. No i mamy wymieranie i plaże od paleontologa. Wielkie wstrząsy ekologiczne niezmiennie prowadzą do masowych wymierań. Przetrwają je organizmy, które dostosują się do zmieniających się okoliczności. Ale w jakich okolicznościach amonik mógłby wytworzyć pępowinę? Razem z Hartmanem postawiliśmy hipotezę, że odpowiedzią na to pytanie może być plaża. Między ich pępowinami, a tymi u ssaków, istnieją kluczowe różnice, co sugeruje, że amonity te ewoluowały, by przeżyć w świecie połączonym ze światami. Wdarcie śmierci bez wątpienia wywołało wstrząs ekologiczny dorównujący skalą tym, które towarzyszyły masowym wymieraniom. Będziemy musieli dokładnie zbadać te wydarzenia, żeby móc opracować najlepszy sposób postępowania. No dobra, to by było tyle z tych nowych wiadomości. A teraz komu w drogę? Temu czas, mam nadzieję. Wychodzimy, mój drogi panie, chyba że chcemy jakąś czapę założyć albo coś. Muszę jeszcze dostosuj plecak. Dostaliśmy tu nową zawieszkę. Ja nie rozumiem. Mamy wiatraczek, prawda? Mieliśmy... Jeszcze na granaty. Super akumulator. Niech będzie.
Czy ja mogę zrobić jeszcze jeden? Okej, mamy jeden, no ale to nie wszystko. I teraz nie rozumiem, gdzie mi ta zawieszka uciekła, ta nowa. Co to było? To był chyba ten kryptobiot, prawda? Dobra. Sprzęt, wiatraczek. No niech sobie będzie tam, gdzie jest. I tu nie gra. Zmień kolorystykę. A. Czerwony. Zielony. Złoty. Standardzie jaki jest? Ten. Okej, zielony. Czarny. Biały. Ciekawe to wszystko, słuchajcie. Ten jest bardzo podobny do tego poprzedniego, więc weźmy zupełnie coś innego. Na przykład taki szary sobie weźmiemy. Okej. Trochę będzie inaczej, natomiast sprawdź stan Lu. Obejrzyj to jak na sprzęt. Trochę tych broni mamy. Zmień kolorystykę. No to jest trochę niewypał. No zróbmy się na biało. Okulary. Mamy złote. Będą białe. A to niech zostaną. A, czarne. No dobra, ale mi się wydawało, że do tego plecaka chyba możemy jeszcze coś przyczepić. No przynajmniej. Tak, to mi się wydawało. To się okazuje, że nic więcej niestety z tego. No i ukradli mnie na ten breloczek. Gdzie nie jestem fanką zbieractwa, no ale. Dlaczego? Nie daje, tu się nie zabiera, prawda? No, wychodzimy. O! Jezu, tyle dla ciuchów. Zrobimy tak. I wtedy wchodzę ja, cały na biało, prawda? Pyk. Jeszcze czapeczkę. No i dobra, teraz będzie zabawa, będzie się działo, teraz możemy wyjść. I znowu filmik, zobaczymy czy inny, czy nie. Jak to będzie Mikołaj, szampan? Tak, szampana już widzieliśmy, także sobie przebijemy. Sporo przed nami tak naprawdę ukrywają. Dyrektorka ukrywała. Dyrektorka, prezydent i ten cały dyrektor, nie? Co się dzisiaj ze mną dzieje, słuchajcie. Okej. No okej, okej. Nie ten przycisk. Stwórz sprzęt, co na nowość. Launches explosive projectiles, as you may have guessed. Can be used in conjunction with a variety of rounds depending on your needs. And yes, said rounds are indeed detonated remotely and at your discretion after firing. I teraz pytanie, czy ja mam coś wziąć jeden, bo ja nie wiem jaki ładować. Zawsze stanowi to dla mnie jakiś problem. 12,8. 19. Dobra, zróbmy sobie dwa, na wszelki wypadek. Cudownie. O. Fajnie, tą ceramikę to może zdamy, tak sobie myślę. Jeszcze sobie
sprzęt stworzymy, czyli ile mamy worków z krwią? Raz, dwa, trzy niech będą. Co by nam się przydało tutaj jeszcze ciekawego? Okej. Okay. Opatuliliśmy tymi workami z krwią. Teraz tak, przytworzymy sobie, słuchajcie, co my mamy tutaj, ceramikę niepotrzebnie niesiemy, więc ją sobie właśnie przerobimy. Mam nadzieję, że ten granatnik nam wystarcza. Pani dzieci kradła. No dobra, i przyjmujemy zlecenie. Mamy jeszcze dla botów. No więc wyślemy. Pan dostarczył dostawę 52 uszkodzenia. Mam nadzieję, że jest zadowolony, tak średnio. Okej. Okay. Zleceń nie ma, mamy zlecenie dla Sama. Mamy przeprawić się przez to miasteczko. No dobra. This is it, Sam. Edgenot City. The last piece of the puzzle. You'll need more than just a qubit to link this one up, though. You'll also be required to supply a network activation key. Anticipating terrorist interference, we held on to it for safekeeping. It's been sitting in that distro center gathering dust. Until now. Collect it at the terminal and take it to Edgenot City. Luckily for us, the automated systems at the distro center there still seem to be operational. So once the key is entered, it should automatically interface with the backbone network. A word of caution, Sam. The activation key has a unique identifier. If anything happens to it, you can't just print a new one. It's one of a kind, irreplaceable. And for the love of all that's holy, don't lose it. And don't go breaking it either. You hear me, Sam? If ever there was a delivery not to fuck up, it's this one. We're all counting on you. No dobra, wydaje mi się, że po mieście raczej drabin nie będziemy potrzebować, ewentualnie tam i tak nie będzie podłączenia do sieci, więc assemblera nie mamy po co ze sobą brać. To przynajmniej ja tak uważam. Co my tutaj mamy? Wyrzutnia bolasów. Mamy granatnik, więc chyba nic więcej. W zasadzie mamy nawet dwa te granatniki, więc tak sobie wychodzimy. Co to jest? A, klucz aktywacyjny do sieci, którego mamy nie zniszczyć. Okej. Okay. No to się zaczyna. Wiedziałabym, że jestem trochę przeciążona. Dobra, podwójny skok chyba jest. Jest i ty rolka. Tak, jest podwójny skok, jest ekstra. Dobra. I taki biały śmieszny. Można by go było zrobić na czerwono. Wyglądałby jak Mario. Tak sobie myślę, słuchajcie, że zaznaczymy sobie miejsce docelowe. Zawsze będzie trochę lżej i łatwiej. Mamy tu sztyrolkę, możemy sprawdzić, czy ona dokądś prowadzi, bo wydaje mi się, że nie. I pełno tutaj tej smoły. Dokładnie, nie prowadzi donikąd. No wiesz, tam nie ma podłączenia do sieci. Ej, 5, 6 kryptobiotów, no to ładne, nie? Patrzcie, ile on ma tutaj tych lajków, nie? 424 tysiące za most.
poważnie, taki dobry humor mam. Teraz się zastanawiam. Czy nie powinna była wziąć jednego sprayu naprawczego? W każdym razie, słuchajcie, mamy tutaj już 40 minutek. My się tutaj pożegnamy. A tu piekło przed nami, słuchajcie. Zostawimy sobie na następny odcinek. Trochę tutaj było spraw organizacyjnych, natomiast same tutaj wdarcie się do tej części było dość ciekawe. Dobrze, że dało się zrobić to na skróty. No, tak w ogóle to nasz przyjaciel ma lęk wysokości. Tak mi się wydaje przynajmniej. Młody śpi. Okej, przestało padać i dobrze, ja chyba zahaczę jeszcze o ten spray naprawczy i spotkamy się przy wejściu do tego piekła. Hej, hej.